Od pierwszych minut meczu na boisku dominował zespół z Gdańska. Skuteczna ofensywa oraz celne rzuty na bramkę spowodowały, że rywalki kościelskiej drużyny zyskały znaczną przewagę punktową i zakończyły pierwszą część spotkania z wynikiem 15-9. W drugiej połowie meczu gospodynie ze wszystkich sił próbowały odrobić straty. W 36 minucie celny rzut Justyny Belter zmniejszył przewagę rywalek już tylko do 4 bramek. Kościelskiej drużynie zabrakło jednak skuteczności rzutowej. Nieudane akcje UKS PCM potrafiły wykorzystać podopieczne Edyty Majdzińskiej, bardzo szybko przechodząc do ataku. Mecz zakończył się wynikiem 29-21 dla drużyny z Gdańska. Najskuteczniejszą atakującą kościelskiej drużyny okazała się Magdalena Ziółkowska. Warto również wyróżnić Iwonę Łoś, nową zawodniczkę zespołu, która stanęła na bramce UKS PCM Kościerzyna. A jak sam trener ocenia mecz rozegrany przez swoją drużynę? Oddaliśmy bardzo dużo rzutów, które bramkarka złapała albo było obok. Co najważniejsze, że trochę ta koncepcja dobrej obrony, kombinowanej obrony i przenoszenie szybkich akcji do przodu przynosi efekt. Tylko trzeba skutecznie rzucać. Jak będą skutecznie rzucać, to wtedy będzie też tego efekt. Następny mecz, jaki czeka nasze zawodniczki, odbędzie się w Nowym Sączu już 14 stycznia. Trzymamy kciuki.